Fight for your father. Fight for your legion. Fight for Rome. Dobra, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rise, Son of the Realm, gdzie kontynuuję naszą rozgrywkę, gdzie mamy, jak dobrze kojarzę, chyba pojmać króla barbarzyńców. Oczywiście przyszedł mój koteczek jeden i będzie mi tu przeszkadzał. Okay. Steady shields. Hold your ground, lads. Dobra. Pyszę. Tak, teraz coś będziesz kombinował? Ech. Co ty kombinujesz? No co? Idź do kuchni. Okej, dobra. Właśnie załatwiliśmy barbarzyńców. Well, straciliśmy jednego. Jakiś jeden dzikus. Okej. Okej. Teraz musimy znaleźć sposób, żeby powstrzymać łuczników przed ostrzeliwaniem na naszych pobratymców. Gdzie mam ustawione? Może expo. A, tu. Lepiej jestem. Gdzieś tu bronię, że? O, proszę bardzo. Pilum znalezione. Let's go! Ta, dopiero teraz zacząłem nagrywać, po prostu powiedzmy, no, wiadomo, wakacje. A człowiek był na urlopach. I teraz dopiero teraz stwierdziłem, że pod koniec urlopu będę trochę nagrywał. I to manej temperaturach trochę. Gdzieś tam jak tę chybeczkę. Masz. Masz z buta.
Au. Fuck you. Ja tak się wiodę, tak podstawowe bossy. Cyk, cyk. Nice. Po prostu temperatury teraz są taką przesadą, że nie powiem. Tak denerwować. Sak. I z buta. Nice. Bardzo ustawmy sobie życie. No, 124 tysiące mamy punktów. Nice. Dobra. Jakieś wrota. Let's go. Hi. Yeah. Ow. The fuckers. Amash, but god. Amash, 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 Amash. Ow. Tarcza. Mieczy. Tarczą. A, w sumie się nie mogę doczekać, jak dostanę armored core. Który długo w sumie wychodzi. W piątek bodajże. Tego tygodnia. Nie, jak ja przesłucham filmiki, to zawsze dotyczą tego samego tygodnia. Nice. Coś jeszcze chce? Wow. Co to za jakiś... Macie... Tarczą. Miecz. Nie ma jak to używać. Fuj. Ej. Dead. Dead. Jeszcze ktoś?
tak oto pojmaliśmy, kurwa. Nice. Ta właśnie wychodzi Armored Core Fire of Rubicon, czegoś tak. Ta Fire of Rubicon. Tak, Rubicon of Fire, coś takiego. Tytuł taki. Wychodzi w piątek. Oczywiście sobie zamówiłem wersję na konsolę Xbox, ponieważ gra jest robiona przez From Software, a optymalizacja gier na komputery są czasami różne, więc dla bezpieczeństwa sobie zamówiłem wersję konsolową. Nie ukrzyżowany. By the gods, we fight for the glory of Rome. What kind of glory is this? The Britons will never commit to peace if this is how we treat them. This must be the work of the Praetorians. No właśnie tutaj nasz bohater zwraca uwagę, że co to za chwała, jak tak traktujemy właśnie ten bytoi. Friends of Rome. May I present to you Basilius, son of the Emperor. Commander Vitalian. Congratulations on your safe arrival. Had it been any later, you might have missed out on all the fun. I do trust your journey was not too arduous. Sir, I would like to... Our Praetorian Guard will take over now. Guards, seize the Briton scum. Your Highness, I must... In case you're unaware... My brother Commodus still missing. I intend to find out what these savages have done with him. We Britons lived in peace under the rule of the old Roman chieftain. But this new chieftain Commodus, son of your king, is evil. He deserves the fate that he is suffering. I've nothing more to say. Then it is clear to me that you Britons do not love as we Romans do. Your girl. She is beautiful. Flog her until he talks, or she dies. Whichever comes first. No! Hold, Sarah! How dare you! How dare you? I am son of the Emperor, and I do whatever I choose. Please! No! Please! Spare her! I'll tell you everything! Chieftain Commodus was traded to the Horned King in the Northern Lands. Beyond the Wall. Please, release my daughter. I beg of you. See? There's really only one language these people understand. The language of force. You will find your chieftain in darkness beyond the wall, where the lowering barren mountains tower over the black, bottomless locks. Horned men from ancient times roam this land, and of those who venture there, few return. How very exciting. Commander Vitalian, I have a new mission for you. You will lead your men north to the lowering mountains and bring back my brother. Guards, lock up the prisoners. Ready the men! You heard the commander! Make ready to march! Centurion, we march north. Yes, sir! The fuck? Vitalian led our forces further north, beyond the borders of our empire, to the edge of the world. We fought against warriors more beast than men, so fearsome that even Rome's elite legions had failed to conquer them. Oswald's foreboding words haunted us as we marched ever deeper into the unforgiving darkness.
horned men from ancient times roam these lands, and of those who venture there, few return. This fort, Glod's Hop, it's rumored to be the gateway to Hades, a place of fire and death. I worry that what happens here on the edge of the world could soon befall the Empire itself. Engineers, soak those hides. Antonius, check the cables. Otto, secure the beams. We move out at the 10th. Yes, sir. Okay. Także więc mieliśmy małą pokazówkę, jak to syn cesarza traktuje Bytoi. I właśnie nasz bohater i komandor. We'll rescue Commodus. They build wicker men only for their most valuable sacrifices. He's sure to be there. We begin our attack at the dead of night. Okej. Okay. I don't like this. Także no, im się po prostu to nie spodobało, jak to są traktowani. Dobra, ruszajmy dalej z grywką. Let's go. What's that? Będziemy szli przez jakieś tereny totalne barbarzyńskie. Ponieważ brat tamtego gościa został porwany przez jakiś... Znaczy nie, został sprzedany? Oddany? Innemu królowi. I podobno po prostu, no... Ładnie tu traktują. What are you so scared of? We're Romans! The 14th! Movement ahead! He ran into the mist! I saw it! Some kind of animal with two legs! Quiet, lads. If these beasts were able to, they would have attacked us by now. No, they have sense enough to fear Rome. Double time, lads. I przy okazji mamy ten perynkę. Okay. Halt! I'll scout ahead. Tja, ten mocniej wydaje się bezpieczny. Ktoś nas obserwuje. Uh-oh. Ambush! Clear the bridge! Whoa! Tutaj są. Tacz. Miecz. Przynajmniej giną od. Miecz.
Jezu. What the fuck are you going? O nie. Wow. To był cios. Ale buta sprzedał. Au. 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 Rise up, son of Rome. Your empire needs you. Jaka miła bogini otrzymała na sprzęt. Okej. Mamy znaleźć naszą kohortę. To weźmy sobie życie. Bo mamy albo może jak sposób ustawimy. Żeśmy podładowali sobie. Wiem. Tak. Przejść egzekucję, focus, nie? XP. Tam była execution. Nie, 100 tysięcy. Bo tu tak, focus mamy pewnie na maksa. XP bym bardziej podszkolił. 120 tysięcy. A nic, mamy polepszone. Lecimy dalej. Tylko życie straciłem przez tych dzikusów. Zabuję handy. Są pułapki gdzieś. No, to ma maczugę. Można było go dobić. Taki dziad. Egzekucji nie mogę na nim zrobić. Iść tędy czy tędy? Cóż. Aha. A nie możemy. Okej. Okay. Widzę, że to jest droga donikąd. Mariusz, wracaj tu. O, proszę.
jakąś kronikę znalazłem. Tak nie wiedziałem. Za jakoś mało dwa małe osiągnięcia w grach, żeby mieć wszystko odblokowane. No, czasami są. A świetnie, jeszcze was tu brakowało. A dobra. No dobra, przynajmniej tych mogę jakoś blokować. Chociaż tyle. To mi się udało. W przypadku się ochronić. Au. Chodźcie tu. Au. Barbarzyńcy. Nice. Trochę wyszło, trochę nie wyszło. Mam to gdzieś. Let's go. Aha. Tu mam łuczników. Come here, you fucker. Ow. Ow. Touch. Edge. Touch away. Let's go. Go, go, go. O, grzybki tam były. Idealne potoczenie chyba. O. May the gods have mercy on us. Ale palm skóry wyceny. Taki kozak? Taki kozak? A mogę go ukończyć jakoś. Masz, masz. No. What the fuck is? Fuck. Moje przyciski. Fuck it. Już was tatuję, żołnierzu. Thank you, sir. We must save them all. Come on. Yes, sir. Teraz musimy ratować wszystkich naszych. O, mniej tutaj chebek i jak ten. Winogrona. Dobra, let's go. Beczki wybuchowe tu są. Ciekawe. Czemu to są beczki wybuchowe? Może znajdę jakąś tu znajdźkę. Jakie ognicho. Jest coś.
O, pergamin jakiś. Znaczy zwój. A dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Także więc żegnam się tutaj z wami. Na razie. Cześć.